Dobra, lecimy z następnym filmikiem. Tym razem sklep ABCRC przysłał mi drugą tą zapalniczkę gazową. Tak to się nazywa? Zapalniczka gazowa? Palnik gazowy, przepraszam, palnik gazowy. Mam nadzieję, że tym razem będzie wszystko ok. Zapomniałem jednej rzeczy. Gazu. Gazu. Jezu. Chwila, moment. Wyciągnę gaz. F-16. Jeżeli latacie na gazie, to tylko F-16. Oczywiście żartuję sobie. Otworzymy teraz tą paczuszkę. Ja sobie zapikselizuję, bo z drugiej strony są moje dane. I tylko jeszcze obecne. Ojej, ale ciężko wychodzi. Dobra, to już mogę odpikselizować. Okej. To dajemy na bok. I przyszła następna nowiutka. Nowiutki palnik. Jeszcze raz sobie tutaj zróbmy zbliżenie. Heng Hen. Ching Chen. Firma. No i tu piszę, że do świeczek. No jeszcze do ogniska. Do świeczek, do ogniska, a z tyłu patrzcie, co pisze. Palnik gazowy do drinków. Muszę sobie zrobić taką, żeby potem rzucić taką miniaturkę. Palnik gazowy do drinków. Dobra, ja bym chciał tą paczuszkę otworzyć w miarę cywilizowany sposób. Tak się zastanawiam, jak ją otworzyć tutaj w ogóle. Oczywiście dajemy drugą szansę temu palnikowi. Jak teraz coś pójdzie nie tak, to po prostu więcej już takiego palnika nie kupię. O, tak sobie ją otworzymy od dołu. Znowu ta podstawka. Czy ją dam radę wyciągnąć? No nie da rady się wyciągnąć z tego blistra. Problem z blistrami jest taki, że zawsze trzeba się namęczyć przy tym otwarciu. Dobra, wyciągnięta. To idzie do wyrzucenia, bo to mi nie jest potrzebne. Powiem wam tak. Jest bardzo kompaktowa. Fajnie się ją trzyma w ręce. Tutaj ma blokadę, że nie wciśniemy, albo po prostu możemy zablokować podczas gdy ją sobie uruchomimy. I regulacja płomienia plus minus. Ustawione jest na środku. Możemy sobie regulować to. Tak jak w zapalniczkach. Oczywiście pod spodem jest numer. Niech mi złapie ostrość. ZT77PRC Zenga. Jeszcze jakiś tam numer. Inny. No i okej. Zobaczymy, czy ten zawór będzie teraz szczelny. Do tego celu użyję super czułego mikrofonu plus 30 dB. No i oczywiście to jest podstawka, żeby nam to fajnie stało gdzieś na biurku. Tu mamy końcówki różne do tego gazu. Standardowo starczy prawdopodobnie
Ten, co jest tutaj. Tak. Idealnie. Wręcz idealnie. Jeszcze nie napełniam, bo zrobię teraz tak, nie popełnię tego błędu, co ostatnio, że miałem zdublowane mikrofony, także ja sobie wyłączam teraz mikrofon ten, do którego gadam, a włączę ten drugi. Okej. Okay. Dobra. Lecimy z koksem. Drugie podejście, druga szansa. Mikrofon działa. Mikrofon działa, bo widzę to na OBS-ie. I teraz, żeby wam pokazać, przykładam go do tutaj tego zaworu. Totalna cisza w ogóle. Jak widać, jest nienaładowana. Tego ma taki zapalnik piezoelektryczny, czy coś tak to się nazywa. Od dołu, tak jak to pokazują na filmikach, robimy test. Tylko wiecie co, ja sobie w ogóle zdejmę słuchawki, bo teraz i tak gadam do tego mikrofonu. Tak mi będzie wygodniej, dobra. I robimy też testa E16, palnik gazowy. I raz na trzy, raz, dwa, trzy. Okej, stała na mika. Składam do ucha. Wreszcie, cisza totalna. Patrzcie na to. Słucham. Nic nie słychać. Muszę wam pokazać, że mikrofon jest praktycznie przy samym tym zawodzie. Tak powinno być. Jeszcze raz ducho. Nie ma, cisza. I teraz zobaczycie, że powinna się złożyć, chyba że jest uszkodzona. Ale nie, raczej myślę, że będzie spoko wszystko. Działa. Jest już na maksa, jest na minimum. Na połowę. Nie powinno być słychać. Więc możemy zakończyć. Ja się tylko przełączę na mikrofon od słuchawek. Dobra, jestem. Więc teraz tak, podsumowując, sklep ABCRC no, wywiązał się na piątkę z plusem. Wysłali drugi palnik, sprawny w 100%. Jak widzieliście, przykładałem do. O, gorąca końcówka jest. Przykładałem do mikrofonu, który jest ustawiony na plus 30 dB. To jest totalnie głośno. Zero dźwięków wychodzącego z tego zaworu. Także to jest na pewno sprawny palnik. Mam nadzieję, że będzie mi służył, bo fajna sprawa. I teraz sobie zobaczmy jeszcze coś takiego. A zobaczymy na tym. Sobie to założę. Tu mam cynę, żebyście zobaczyli, że ją stopi w ciągu sekundy. O, widzieliście? Ta, 1300 stopni.
robi swoje. Ogólnie bym wam coś jeszcze pokazał, co tym palnikiem można robić. Ale nie o to chodzi w tym filmiku. Ważne, że wreszcie jest sprawny. Także ABCRC polecam każdemu. Fajny sklepik. Super obsługa, mili goście. Zero spiny. No i tyle. Koniec. Pozdrawiam, trzymajcie się.